Dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy na żywo. Pierwsza Nakielska dycha. Dosłownie 2-3 słowa od naszych organizatorów. Drodzy Państwo, 2 słowa może. Na czym polega bieg? Zapraszam troszkę bardziej od głośników. Szanowni Państwo, a więc tak, 2 kółeczka, 5 km, biegniemy prosto, w prawo, od razu tutaj, przy kamienicy i prosto. Na drugiej pętli nie wbiegamy na metę, tylko skręcamy w lewo, tam będzie stoisko z wodą, robimy długą pętlę i na samej końcówce pod górkę tutaj i finito, proszę Państwa. A więc zapraszam do walki. Po biegu wśród biegaczy będzie losowane wszystkich biegaczy 15 nagród od sponsora, od firmy Stanlab z Nakła. A teraz, proszę Państwa, przekazuję mikrofon panu burmistrzowi i zaczniemy odliczanie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja myślę, że wszyscy są tak rozgrzani, że po prostu odliczajmy. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1, poszli! Drodzy Państwo, pierwsza Nakielska dycha, wielkie brawa od kibiców! 10 kilometrów przed nimi, z pierwszymi zawodnikami widzimy się dokładnie za 30 minut. Nakło! Sekund. Jako pierwszy na mecie zawodnik z numerem, chodź z numerem 120, Adrian, na twoje imię to? Dawid. Powiedz mi, Dawidzie, pierwsza dycha Nakielska, jak się biegło, co się działo na trasie? No nic, bardzo spokojnie od początku. Jak długo trenujesz? 12 lat. Powiedz mi, przygotowujesz się do czegoś większego w tym roku? Na razie do Wojska Polskiego, wraz po kontuzji. Drodzy Państwo, na chwilkę przerwę. Przed nami drugi zawodnik dzisiejszego biegu z numerem 247. To jest Piona. Dzięki bardzo i mamy trzeciego zawodnika z numerem 164 na mecie z czasem 35 minut i 35 sekund. A więc mamy pierwsze pudło w kategorii mężczyzn, zanim czwarty zawodnik od naszych organizatorów woda na ochłodę oraz medale oczywiście pamiątkowe ze Zdyszką, bo inaczej być nie mogła. Pierwsza Nakielska dycha, więc i tarcza punkt z dziesiątką. Patrzę, spoglądam na zegarek, moi drodzy Państwo, zawodnicy na trasie już grubo ponad 40 minut, dokładnie 42 minuty, cały czas biegają, cały czas wlatują na naszą metę. Pierwsza kobieta, zatem moi drodzy Państwo, mamy pierwszą kobietę, Klajper Natalia z
czasem 41 minut 45 sekund przekracza linię mety, będąc tym samym zwyciężczynią dzisiejszej pierwszej nakielskiej dyszki. Czekamy na jej koleżanki, czekamy na numer 2 i numer 3, abyśmy mogli uzupełnić i dopełnić to pudło pierwszej nakielskiej dyszki. Kolejni mężczyźni, kolejni przystojni gentlemani wbiegają na metę. Czekamy na drugą i trzecią kobietę dzisiejszych biegów. Przypominam, wyniki pobiegu możecie Państwo sprawdzić na stronie www.sts-timing.pl. Za nami 42 minuty i 35 sekund. I obecnie druga kobieta dzisiejszych zawodów. Drodzy Państwo, Olszewska Adrianna Zmrocza, 42 minuty 45 sekund, tracąc do lidera spoglądam. 8 minut, tak. I mamy trzecią. Drodzy Państwo, trzecia kobieta dzisiejszych zawodów. Synakiewicz.